challenge. Chcę kręcić pierwszy. Świetnie, cała góra różnych lodów. To spełnienie marzeń. Kate, twoja kolej. Kręci mi się w głowie. Co tam wypadło? O nie. Dlaczego jestem tak karana? Paprytki są takie ostre, nawet nie zdążę skosztować tego pysznego ciasta. Twoje ciasto wygląda coraz groźniej z każdą papryczką. A moje lody tylko dodadzą tortowi smaku. Są kolorowe, piękne i bardzo smaczne. Wiem nawet, jak zrobić jeszcze ładniejszy tort. Zbuduję coś na samej górze. Moje lody są akurat w kubełku. Fajnie byłoby też, gdyby tort był jeszcze wyższy. Na przykład za pomocą kulek lodów. Wow, jaki wysoki! Nie masz pojęcia, jakie to będzie pyszne. Zaraz spróbuję kawałek i opiszę bardzo szczegółowo. To jest niesamowite. Tak jak myślałem, bardzo smaczne. Kate, może chcesz spróbować? Oczywiście, że tak. Chcesz? Ale nie dostaniesz. Po co ci moje ciasto, skoro czeka na ciebie taki duży tort z papryczką? No to do dzieła. Mam nadzieję, że po kilku kęsach nie wzniecę tu pożaru. Życz mi powodzenia. A, moje usta płoną. Co za koszmar. Nie zjem tego więcej. To są prawdziwe tortury. Tak? Czyli będę musiał użyć koła karnego. Zobaczmy, jaką karę otrzymasz. Tabasco! To znaczy, że twój tort będzie jeszcze bardziej ostry. I użyję do tego właśnie sosu tabasco. Co ty robisz? Przestań! Z niebieskiego zrobił się teraz czerwony. To okropne. Teraz na pewno się spalę. Jeśli będzie pożar, to przez ciebie. Jakie to jest ostre. Już nawet nie czuję ust. Z twoich uszu wydobywa się para. Ojej, no to lecę. Dokąd? Kto dokończy ten tort? Najwyraźniej tym razem musimy zatrzymać koło. Lepiej zrobić to z zamkniętymi oczami. No i co tam jest? Majonez i ogórki? Nie planowałam robić sałatki. A będziesz musiała. Mam nadzieję, że mnie się poszczęści i dostanę coś smacznego. To nie fair. Trzeba to powtórzyć. Wszystko jest fair. A jeśli będziesz oszukiwała, to dostaniesz koło karne. No właśnie, gdzie są moje czekoladowe prezenty? Uwielbiam Nutelle i Bueno. Ja będę musiała zrobić najbardziej kalorycznego burgera, jakiego widziałam. Majonez jest tak ohydny, jakby był zrobiony z samego tłuszczu. A Nutella jest rewelacyjna. Mógłbym ją jeść cały czas. Jak mam wycisnąć majonez na ciasto? Jest taki gęsty. To po raz kolejny dowodzi, że jest bardzo tłusty. Mam pomysł. Nutella też jest gęsta, więc będę pracować jak przy szpachlowaniu. Wystarczy, że na ciasto nałożę czekoladowy krem. To chyba najpyszniejsza szpachla, jaką kiedykolwiek robiłem. Okay. Teraz pozostało już tylko dokładnie rozłożyć masę na cieście. Dzięki temu będzie równomiernie pyszny. Też muszę tego spróbować. Ups, teraz mam czekoladę na całej twarzy. To nawet fajne, przynajmniej spróbuję czegoś pysznego. Głupi majonez, nadal nie chce wyjść. No dalej. No w końcu. Ale wygląda po prostu obrzydliwie. Bingo. Coś jest nie tak z moim ciastem. Chyba nie jest wystarczająco równe. Muszę to sprawdzić. A ja w międzyczasie pożyczę twój wałek i rozsmaruję majonez po całym cieście. Już wiem. Muszę zrobić warstwę na górze nieco cieńszą. Co to jest? Skąd tu się wziął majonez? Kate, chyba wiem, kto jest za to odpowiedzialny. Zniszczyłaś moje ciasto. Dlaczego wcisnąłeś mi słoik na rękę? Żebyś mi więcej nie przeszkadzała.
pomóż mi teraz! Jak mam to zdjąć? Sorry, nie mam czasu. Muszę jeszcze rozłożyć czekoladki na torcie. To bardzo wymagająca praca tak na marginesie. Wyszło idealnie. Jak ja mam ułożyć ogórki? To jest większe wyzwanie, zwłaszcza z moją ręką w słoiku. Spójrz, jaki tort zrobiłem. Jest taki czekoladowy i taki duży. Ja też taki chcę. Dlaczego nie pozwolisz mi chociaż spróbować? A ja dam ci moje ciasto. Twoje? Nawet wygląda obrzydliwie. Nie, dzięki. Wystarczy mi moje czekoladowe cudeńko. Jakie to jest dobre. Radzę każdemu spróbować takiego tortu. To są emocje nie do opisania. Ja też muszę spróbować. Niestety myślę, że nie będę tak zachwycona. Szkoda, że nie widziałaś swojej miny. Moje ciasto jest okropne. Fuj. No co tym razem wylosuję? Wow, wata cukrowa. Wspaniale. Mam nadzieję, że ja też dostanę coś dobrego. Kurczę, jakieś świeczki? To świeczki, które trzeba będzie zdmuchnąć. A ja będę na to patrzeć i się śmiać. Bo ja z kolei mam do zjedzenia mnóstwo waty cukrowej. Nie dość, że można ją zjeść, to można z niej zrobić prawdziwe wąsy. I nie tylko wąsy, również bródkę. Teraz jestem piratem. Wata cukrowa to naprawdę dobra rzecz. Jest pyszna, a przede wszystkim daje dużo radości. Zgadzam się. Ja też spróbowałam waty cukrowej. Mam nadzieję, że nie masz nic przeciwko. Jest naprawdę pyszna. Pyszna? Jak śmiesz? Oddaj mi całą moją watę. Nie powiedziałam, że możesz jej dotykać. Hej! Będę nią dekorować tort. Każdy milimetr jest dla mnie bardzo ważny. Można z niej zrobić bardzo fajne figurki. Króliczki, a nawet kaczuszkę. Będą bardzo fajnie wyglądać na moim już pysznym i dużym torcie. Teraz nadszedł czas, aby go spróbować. Jakie to jest dobre, tak jak myślałem. Ciasto ze świeczkami jest fajne, ale jak je zjeść? Po prostu je zdmuchujesz i tyle? Ale wygląda to bardzo fajnie, trzeba przyznać. Zgadzam się, tort wyszedł rewelacyjnie. Teraz nadszedł czas na zapalenie świeczek. Raczej na to, żeby je zdmuchnąć. Myślisz, że to jest śmieszne? Włączyłeś alarm. Teraz wszyscy będziemy mokrzy. Co ja zrobiłem? Nic nie widzę, głupia woda. Tom, to wszystko twoja wina. Dobrze, że przynajmniej ciasto nie uległo zniszczeniu. A moje uległo. Mimo to nadal jest niesamowicie smaczne. Dobra, czas, żebym ja spróbowała. Czuję smak świeczki, ale tort i tak jest świetny. Cieszę się. Okej, mam moje zamówienie. Czas na dostawę. O, chyba już przywieźli. Chwileczkę. Dzień doberek. Wow, co za pudełko. Musi być ciężkie. No nie dam rady tego potaszczyć. Wiem, mam pomysł. Co ja tu mam w torebce? O, $100. Przepraszam, czy mogłaby mi pani pomóc za skromną opłatą? No w sumie. Czemu mam nie pomóc takim grzecznym dziewczynom? Uff, ale to ciężkie. Ojej. Proszę, jest wasze. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego. No to co? Lecimy? Zaraz ogarniemy to miejsce. Dobra. Co jest w tym pudełku? Wow. To narzędzia. Oho, ale fajne. Uwaga, idę robić remont. Co nam zostało? Farby? To jest to, co trzeba. Czas pomalować pokój. Gotowa? Daj mi śrubę. Kręciłam ją. Widziałaś, jak fajnie? Ej, przynajmniej pozamiataj tam u siebie. Nie bądź taka leniwa. No. Brawo. Jaki miękki materac. Po prostu super. Co ty tam robisz? Ściany wyglądają na grube, więc czas na prawdziwego rocka. O, wytrzymałeś, świetnie. Odłożę książkę. Myślisz o tym, co ja? Czas pomalować nasz kącik. O, to mój ulubiony kolor. Najważniejsze to równomiernie rozprowadzić farbę.
właśnie w ten sposób. Jak pięknie wyszło. Podoba mi się. No taki ładny kolor, jakbym była w niebie. Ojej. Chyba mam za mało farby. Dobrze, że mam też ten różowy dywanik. Przyczepię go do ściany. No. Ślicznie. Różowy to zdecydowanie nie mój kolor. Zielony to co innego. Pomaluję nim ściany. Zaczynam. No, teraz jest świetnie. Kolor mojej gitary. Rewelka. A jak tam u was, dziewczyny? Super, co? Troszkę tu pusto. Wiem, mam swoje pudełko. A oto i obręcz do koszykówki. Będzie świetnie wyglądać w tym rogu. A tu jest poduszko piłka. Zrzut i prosto do celu. Jestem w tym dobra. Co jeszcze tu mam? O tak, to są stroje moich ulubionych drużyn. Będą świetną dekoracją na ścianę. Nigdy nie można mieć za dużo akcesoriów sportowych. No to ja rozumiem. Ja też powinnam udekorować swój kącik. Co jest w tym pudełku? Gwiazdy? To będzie prawdziwe niebo. Jakie to piękne. A oto i moja ulubiona poduszka. Mam aż 3 sztuki. I oczywiście składany stolik do nauki. Proszę bardzo. I prawdziwy teleskop. Będzie stał razem z moimi książkami. A pluszowy zwierzak będzie spał ze mną. Super. Ojej, tu jest naprawdę nudno. Ale wiem, jak to naprawić. Mam całe pudełko różnych rzeczy. Proszę. Jest i zasłonka do mojej sypialni. Och, jak pięknie teraz wygląda. Całość dopełnię lampeczkami. Powieszę tu i tu. Jakie ładne światełka. Co jeszcze tu jest? Moje różowe poduszki. No i moje słodkie pluszaki. O tym właśnie marzyłam. Myślę, że nadszedł czas, aby dokonać ulepszeń w tym pokoiku. Zielona folia? Nakleję ją na ścianę. Proszę bardzo. Przyklepiemy. O, płyty! To będzie świetna dekoracja. Zwłaszcza, gdy ma się ich dużo. No i co ja bym zrobiła bez mojego szkieletowego przyjaciela? A oto poduszki. Nie można zapomnieć o wygodzie. Co tam jeszcze jest? Mały Yoda. Kolego, spodoba ci się tutaj. No dalej, żółwiku. Czołgaj się. Jesteś taki powolny. Wiem. Mam pomysł. Może i jesteś powolny, ale ta naklejka z czaszką sprawi, że będziesz wyglądał brutalnie. Sprawdźmy to. No, pasuje ci. A oto samochód dla ciebie. Oczywiście z kolcami. Pomogę ci do niego wsiąść. Gotowe. A tu jest pilot. Teraz mój żółw jest zdecydowanie najszybszy na dzielni. No to się nazywa prawdziwa prędkość. Ojej, jakiego ona ma słodkiego żółwia. Ale ja też mam zwierzaki. To są moje urocze ptaszki. Dobra, chłopaki, siedźcie spokojnie. Jesteście tacy grzeczni. Wow, ja też chcę zwierzaki. I gdzieś tu je mam. Tu są. Moje rybki. Są takie malutkie. I mam nawet przygotowane specjalne akwarium. Czujcie się jak u siebie w domu, moje drogie. Ale pięknie mi to wyszło. Jesteście takie śliczne. Zwierzaki? No to zobaczcie, co ja mam. Muszę to tylko nadmuchać.
Ojej, to nie takie łatwe. Uff, cały basen gotowy. No cześć, kaczuszki. Mam nadzieję, że dobrze będziecie się bawić w moim basenie. Jak urocze się pluskają. Chyba się w nich zakochałam. No i co powiesz? Podoba ci się moja chata? O nie, burczy mi w brzuchu. Myślę, że będę potrzebować lodówki. Zamówię ją. Spokojnie, to do mnie. Już otwieram. No witam ponownie. Postaw ją tutaj. Dziękuję. Jesteś najlepszym kurierem na świecie. Moja lodówka jest idealna. Zwłaszcza, że w środku ma tyle dobrego. Zacznę od tych cukierków. Co chcesz? Trochę słodyczy? No dobra, proszę bardzo, częstuj się. Co? Zabrała je ze sobą? Nie szkodzi, mam tu tyle batonów. Mam nadzieję, że nikt mi nie przeszkodzi. Pyszności. Co znowu? A ty co chcesz? Tylko po to tutaj przychodzicie. No dobra, zabieraj, nie jestem chciwa. Ej, ale czemu od razu wszystko? Ale jesteś. Dobrze, że mam jeszcze trochę M&M'sów. Mogę je w końcu zjeść. Chodźcie do mnie. O nie, niech zgadnę. Chcesz moje cukierki? Ech, tak trudno być szczerą. Zabieraj wszystko. Kurczę, naprawdę wszystko zabrała. Teraz lodówka jest prawie pusta. Co to jest? Muszę spróbować. Na pewno w środku są cukierki. Co? Tylko jeden? Chyba nie mam wyboru. Zjem chociaż jednego cukierka. O nie, jest taki kwaśny. Co za ohyda. Ale to wszystko, co miałam. Dziewczyny zjadły moje słodycze. To nie fair. Można tu zrobić świetne zdjęcia. Co? Mój telefon się rozładował? Kurczę. Może dziewczyny mi pomogą? O nie, wszystkie grają w gry na swoich telefonach. Wiem. Mam pomysł. Jest przecież kolejne pudełko. Przesuńcie się. Mam tu telewizor. Postawię go tutaj. O, jest i moja konsola. Wreszcie mam tu jakąś rozrywkę. Postawię telewizor na samej górze pudełka. Ej, Zara, chodź tutaj szybko. Dobra, już idę, muszę tylko zejść. O, masz tu całkiem przytulnie. Wow, konsola. Zaraz z tobą zagramy. To wspaniale, że możemy grać razem. Ale super. Co to za hałasy? One w coś grają, przyłączmy się. Co? Tam jest konsola i telewizor. Muszę iść. Hej, no cześć. Co wy tu robicie? Gracie? My też możemy pograć? Proszę. Co? Mamy tylko dwa joysticki. Sorry, dziewczyny. Mówi się trudno. Ciao. Ale chyba mam pewien pomysł. W tym pudełku jest przecież wszystko. Właśnie taka kula dyskotekowa mi się przyda. Powieszę ją pod sufitem i będzie atmosfera jak na imprezie. Ale co to za impreza bez muzyki? No oto mój ulubiony głośnik. Będzie pasował idealnie. Muszę tylko wybrać piosenkę. O tak, przy tej muzie naprawdę można dać czadu. Czas potańczyć, ale ekstra. Co tam się dzieje? Ojej, zrobiłaś prawdziwą imprezę. Czekaj, już idę. No siemka, ale super. Poimprezujmy razem. Ale odlot. Co tam się dzieje? Co to za muzyka? O, wow, mają tam prawdziwą dyskotekę. Zara, myślę, że powinnyśmy dostać się na tę imprezę. No hej, dziewczyny, znajdzie się miejsce dla nas? Też umiemy dać czadu. Miejsce dla was? No co zrobić, wpadajcie oczywiście. Im więcej ludzi, tym lepsza impreza. Dajmy czadu wszyscy razem. Podoba się mi nasz nowy dom.
ciekawe, co tam jest. Chcę to już zobaczyć. O, to cytryny. Ohyda. Ciekawe, co ja mam. O, sushi, super. Moja kolej. Moja ulubiona czekolada Toblerone. Mam dziś szczęście. Ja też chcę. Dobrze, że ta trójkątna czekolada trafiła do mnie. Zapach jest odlotowy. Już mi ślinka cieknie. Nie mogę się doczekać, żeby spróbować. Jest taka pyszna. O, mam pomysł. Podzielę ją na mnóstwo trójkącików. Wow. Ale fajnie, super. Ciężko być samurajem. Tak o wiele lepiej. Zobaczcie, co potrafię. Ojej, pokaż to jeszcze raz. Dobrze, tylko dla was. Gotowi? O, prawie się udało. No, troszkę się rozsypało. No i co z tego, zje się. Jedz sobie, jedz, a ja tymczasem zajmę się moim sushi. Rybka i ryż, nie ma na świecie nic lepszego. Sushi się je pałeczkami. Poradzę sobie bez nich. Nie, nie, weź pałeczki. No dobra. Jest tylko jeden problem. W ogóle nie wiem, jak ich używać. Jesteś w tym kiepski. To na pewno. W ten sposób nic nie zjesz. Zjem, zjem. Ale tak jest o wiele wygodniej. I smaczniej. Wiem, zrobię szaszłyka z sushi. W ten sposób. A nawet dwa szaszłyki. O, sushi. Uwielbiam je. Co tak pachnie? Ojej, sushi. Ej, są moje. To niesprawiedliwe. Dla mnie sprawiedliwe. Barbie, nie smuć się, masz przecież cytrynki. Chyba żartujesz. Kto w ogóle lubi cytryny? Ojej, jakie kwaśne. Nie dam rady ich zjeść, fu. Są zajęci, więc mam szansę się ich pozbyć. Co? Spadaj stąd. I tak będziesz musiała to zjeść. No i dobra, dam radę. Widzieliście to? Wow. Patrzcie. Co to? Patrzcie, to obieraczka do cytryn. Zdejmę skórkę i nie będzie taka kwaśna. Genialne, co? No! Barbie! Przepraszam. Nie rób tak już. Wygląda bardzo apetycznie. O nie! Nadal jest kwaśne. Pomocy! Źle się czuję. Nic nie widzę. Ale cię wykręciło. Pilnie potrzebuję wody. Ale nie dam rady jej pić. Mam pomysł. O, tak o wiele lepiej. Co za ubaw. Fajnie wymyśliłaś. Zacznę, dobra? Wow, kawałek tortu. Nieźle, masz szczęście. Co nie? Teraz ja. Mam nadzieję, że są tam jakieś pyszności. Ostry makaron? Tak sobie. Wolałbym czekoladę. Barbie, a ty co masz? Nie wiem. To pizza, uwielbiam ją. Jest taka ogromna. Niesamowite. No to ja zaczynam. No dalej. Jaka apetyczna. Czekaj, daj mi te owoce, są okrągłe. Czyli są moje. Chcesz moje owocki? Tak, bardzo. No dobrze, nie będę ci skąpić. Masz, spróbuj je złapać. No dalej, łap. Mej, przestań. Przecież chciałaś moje owoce. No to proszę bardzo. Już mi się odechciało. O, złapałam. Nawet pyszne. Teraz jesteśmy tylko ja i torcik. Co za delikatny krem. Uwielbiam go. Jest naprawdę pyszny. Nie mogę przestać. Ale to wymyśliłaś. Witaj, moja kochana. Tęskniłaś za mną? Ojej, co za zapach. Co się dzieje? Gdzie jest moja pizza? Nie widzisz? O, trójkąty. Trójkąty są moje. Kocham pizzę. Nie mogę się od niej oderwać. Mogłabym ją jeść przez cały dzień. Barbie, oddaj mi pizzę. Nie, jest moja. Oddawaj. Nie ma mowy, jest okrągła. Jaka okrągła? Przepraszam, zabieram to. Jestem cały w pizzy, wszystko przez was. O nie, opuściłeś ją. Moją pizzę, nie ujdzie ci to płazem. Nie, tylko nie makaron. Właśnie, że tak. Będziesz jadł jakieś resztki. O nie, mój makaronik. Dobrze ci tak.
I tak go zjem. Tak jest nawet wygodniej. Alex, przestań! Wszędzie jest twój makaron. I tyle, szkoda, że było go tak mało. Mało? Nam wystarczyło. No właśnie, mam go we włosach. Ale za to jak pysznie. Zgadzam się. Zobaczę pierwsza. O nie, tylko nie kaktus. Za jakie grzechy? No bywa. Podnieś. No dalej. Zaczynaj. Kurczę. Mam nadzieję, że szybko się z nim rozprawię. Jak to boli, moje biedne usta. To straszne. Ojej. Jak to boli. Auć. No dalej, dalej, zjadaj. Nie ma mowy, sami to jedzcie. Ale przecież okrągłe jest twoje. Mam pomysł. Pozbędę się tych kolców. Wow, Barbie jest taka sprytna. Gotowe, teraz mogę jeść. Jakiś taki dziwny smak. Fuj, trzymajcie mnie. Ale smród. Lepiej go odsunę. Nie jest mi już potrzebny. Teraz moja kolej. Niebo moja. Lody, super. Chwileczkę. Ej, wszystko okej? W porządku? Chyba nic mi nie jest. Barbie, oddaj mi moje lody. Okrągłe są moje. Poza tym uwielbiam lody. Zwłaszcza, kiedy mam kilka różnych smaków. Jeśli tak, to niech lepiej nikt ich nie zje. A masz! Co za smak! Czuję truskawki! I ananasa, i arbuza! Co? Co się stało z moimi lodami? Hurra! Moje lody wróciły do mnie! Mleczny koktajl jest równie dobry jak lody. Wow! Rożek tak fajnie chrupie. Jest wyśmienity! Co za uczta! Ja też chcę! No dobra, jedz sobie! Otwieraj, teraz twoja kolej! Wow! Orety, pachnąca i cieplutka kanapka! Pyszności! Spadać stąd! Co za zapach! Cudowna, soczyste pomidory, chrupiący tost! Odrobina musztardy, najlepsza kanapka ever! Chcę tego spróbować! Tu nie sos, a jakieś marzenie! Wiem, jak zdobyć tę kanapkę. Barbie, co chciałaś? Nadszedł mój czas. Był kwadrat, a będzie trójkąt. Idealnie. Co? Gdzie jest moja kanapka? Mej, to nie fair! Trzeba było pilnować. Teraz to moja kanapka. Jest naprawdę pyszna. Co ja mam zrobić? Wiem. Mam nadzieję, że Mej lubi na ostro. Jaka soczysta. Pyszności. Jeszcze chcę. Udało się, nie zauważyła. Alex, to takie okrutne. Jakie ostre, palę się, pomocy. Już lecę na pomoc. Cola i tabasco, to powinno pomóc. Moja droga, proszę. Pij sobie, będzie ci smakować. Dziękuję bardzo. Gorąco, gorąco. Pożar. Dobrze jej tak. Niezła zabawa.